Podpalacz samochodów w Zabrzeńskiej Rokitnicy zatrzymane to 32-letni mieszkaniec Grzybowic z sąsiedniej dzielnicy. Do serii podpaleń doszło nocą 22 listopada. W ciągu kilku godzin spłonęło łącznie 21 zaparkowanych samochodów. W ustaleniu sprawcy pomogły nagrania z kamer, które udostępnili mieszkańcem. Podpalacz działał zawsze w ten sam sposób. Wkładał podpałkę grillową do maskownic na przodach aut. Mężczyzna usłyszał zarzut podpalenia samochodów o łącznej wartości nie mniejszej niż pół miliona złotych. Grozi mu do dziesięciu lat więzienia. Sprawca nie potrafił wyjaśnić śledczym, dlaczego podpalał auta. Trafił do aresztu na trzy miesiące, sprawa jest rozwojowa.